szybki kurczak na obiad. Wszystkie składniki jak zwykle na końcu w opisie. Zaczynamy od piersi z kurczaka pociętej w grubą kostkę. Tniemy w grubą kostkę, wrzucamy do miski. Czekamy chwilę, aż nam się rozgrzeje lekko masło na patelni bądź w garnku. Ja robię w garnku, więc kurczak do garka, równo rozłożony. Teraz do niego połowa przypraw i niech się przysmaży. Niech się tak wymaceruje na ciepło w tych przyprawach naszych, moich. Jak się wymaceruje w przyprawach, lekko podsmaży, no to go wywalam z garka do miski. Sio, odpocznij, poczekaj, przydasz się za chwilę. Reszta masła i mieszanka mrożonych warzyw. Brukiew, marchewka, seler i cebula. Wy użyjcie jakiej lubicie lub jaką macie. Ja używam takiej. Brukiew jest dość niecodziennym warzywem, więc możecie ją wypróbować. Do tego reszta przypraw. Przebełtam, zostawiam, żeby się warzywa rozmroziły, puściły wodę. Dodały tego smaku właśnie do masła swojego z wody. Dodaję resztę kurczaka. Mieszam to wszystko razem, żeby te smaki też się wymieszały jeszcze ze sobą. Tak bardzo fajnie, bo kurczak już też jest przysmażony z przyprawami. I dodaję moją ukochaną zieleninę koper i natkę. Naprawdę w bardzo dużej ilości. I zostawiam to, żeby to się pod przykryciem chwilę podusiło. Później dolewam do tego pół litra wody. Duszę jeszcze przez moment, ale już wtedy dodaję resztę zieleniny i moje ukochane pomidory z puszki. Warzywa są już miękkie, kurczak już jest też taki soczysty, fajny, więc podgrzewam to tylko jeszcze chwilkę i nakładam, jest gotowe do podania. Danie jednogarnkowe. Wypróbujcie, skosztujcie i koniecznie napiszcie, jak wyszło.